Witam ponownie przy brudnym smerfulu. Brudny jest, bo złapałem meksykańskich, jak sprzątali, ale powiedzieli, że oni myją JJ-a w przyszłym tygodniu, czyli nie teraz, tylko za sobotę następną. Najpierw otworzę, muszę sprawdzić, czy jest olej w silniku i dolać sobie płynu do spryskiwacza. I to zrobię, zanim odpalę silnik. Czyli muszę sprawdzić, czy jest olej, prawda? Prawie maksymalnie. Olej jest, to jest najważniejsze, nie? Smerfulek? Płyn do spryskiwacza to zawsze jest druga sprawa. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy jest płyn w zbiorniczku chłodzącym. Jest prawie pełny. Oil cooler, tak? Nowiutki. Jest jakiś wężyk. Trzyma się mocno. Nic nie dęda. Spójrzcie. Nie ma możliwości, żeby go poruszyć. Tak samo jak i tamten. Ten w środku tutaj. Też widać, że jest dokręcony dobrze. Tu są jakieś węże, ok. Coś gdzieś odpada. Czy nie? A one są tutaj, dobra. Trytytką, która się strytytkowała. Dobra. Idę dolać płynu do spryskiwacza i już. Znaczy płynu, latem wystarczy dolać wody z płynem do naczyń. Tu mam butlę, na stacji sobie nabrałem trochę wody i dolałem płynu do naczyń. To jako pierwsze wleję. No wiadomo, że zimą jest potrzebne, prawda? Widzicie, kolor jest taki zielonkawy od płynu do naczyń. I nie trafiłem do gardła. Ok. Łyknie galona jak nic. To jest mało, jedna butla, 4 litry. Kiedy już kontrolka świeci, to już jest 8 litrów wchodzi. Jak zaczyna nam wyskakiwać powiadomienie. Ale tu mam jeszcze, z drugiej strony mam dwie takie butle płynu niebieskiego. Dobra, kurwa, coś wypadł pas. To coś wypadł. Gdzie się pchasz? Tu mam jeszcze prawie całą bańkę, o! To będzie prawie cały system nalany. Ale ten silnik po wymianie chodzi, ja cię sunę. To jest istna petarda. O, już jesteś pełny? To czemu nie wybiło tamtą dziurą? No to już jest pełny. Myślałem, że dwie bańki łykniesz, a to nie łykłeś dwie bańki, łykłeś za bańkę. No nieważne. Łyknął, ile łyknął. Robactwa jest pełno, dlatego trzeba spryskiwacz mieć uzupełniony. Wszystko wygląda dobrze. Ok, można zamknąć.
Super Singles. Teraz łobuza odpalimy. Na pewno. Tak, na dworze jest taka duchota, że leje się z człowieka jak z kaczki. Dwie kiełbaski tu są, z cebulką, polskie. Tutaj następny obiadzik, dwie kiełbaski. Tu są śmietanki do kawy. Okej. Druga. Tu mam zupkę ogórkową, jedną. Tu mam zupkę ogórkową, drugą. Że nie, to są jeszcze kiełbaski. Spokojnie. Kurczę, dwie. O, jest. Jest druga ogórkowa. Przepyszna z wkładką, z kiełbaską w środku. Dobra. Jak my to ułożymy tam? Tą damy na dół. Dobra. To damy tutaj. Tu mamy kanapki na śniadanie gotowe. Okej. Tu mamy chlebek pokrojony do kiełbasek. To na dół. Dobra. Dobra, zaraz popakujemy sobie to wszystko. Pan Tadziu patroluje rewiry. Ja tu muszę się obrócić, podjechać sobie pod cysternę, zatankować sobie zbiorniki i zatankuję sobie lodóweczkę. Moi drodzy, minęło 34 godziny. Mogliście zobaczyć, jak przeskakuje po 34 godzinach od nowa cały zegar. Palimy sprzęta i palimy gumę. North Carolina nadciągam jak burza. Dobra. Gdzie jeszcze tutaj pouruchamiam wszystko. Nie wiem, powstał jakiś dziwny problem z połączeniem się z radiem. Okej. Ruszam. Co jest? Naczepa weszła, koła weszły po... O, za taką barierę tam, wiecie. Dobra. 34 godziny i jestem znowu w trasie. Ja pierniczę. Ktoś powie, ty jesteś drive-oholik, Zaborek. Tak. Ja wam powiem szczerze, bo może te filmy się pokażą już po całej akcji, ale ta sprzedaż domu, co odbywa się teraz, to dobija mnie. Normalnie wracam z pracy i cały czas muszę coś poprawiać. Cały czas. Najgorzej, że dzisiaj robiłem przy elektryce. Ze mnie jest taki Lech Wałęsa, że ja już w tym wieku teraz przez płotny mnie przeskoczył, a co dopiero za elektrykę się brać. Całe szczęście, że tu jest tylko 110 napięcie. Wiecie, jak rąbię, to tak rąbię, tak, że poczujesz, ale nie za bardzo, nie? No, to dzisiaj dostałem kilka strzałów, bo muszę wymienić wciul gniazdek na takie gniazdka z zabezpieczeniem, żeby to było według kodów teraz. Musiałem zamówić specjalne takie urządzenie, do kontaktu się wkłada, testuje się i wyskakuje z tego urządzenia, czy wszystko jest ok. Na tym urządzeniu pokazuje taki miernik. Jak wrócę z trasy, spróbuję wam pokazać, o co mi kaman trochę w domu ponagrywać. Beatka dzisiaj, jak wyglądacie teraz, to już jest po akcji, nie? Ale teraz tak jak nagrywam, to w tym tygodniu
Beatka z Michelą jadą do Las Vegas, no bo Michela niedługo szkołę zaczyna, nie? Nie, cuda na patyku. Po prostu już oficjalnie i osobiście mam szczerze wszystkiego dosyć. No a pracować trzeba, no bo z czegoś trzeba też żyć, nie? Nie ma tak, że jest coś za darmo. I koła się muszą obracać. A ja tu tylko chciałem powiedzieć do tych, którzy mieszkają w Karolinie Północnej, w North Carolina, gdzieś tam robią zakupy w jakimś może polskim sklepie czy coś, spokojnie, spokojnie już jadę. Wiozę do Was różnego rodzaju mięsne sprawy od Bobaka. Bobak Sasycz już jedzie do Was. Zaborek już to wszystko wiezie. Czekajcie, co tu się... Kurczę, jakiś kolega tam mi napisał, kolega, no widzę, jakiś mi napisał w komentarzu, że moje filmy, w jakiej rozdzielczości ja nagrywam, bo bardzo słaba, znaczy, że są niewyraźne czy coś. Nie wiem, o co chodzi. 1080, ja nie nagrywam w 4K, bo to po prostu mój komputer by nie wytrzymał całego tygodnia tyle materiału, co ja nagrywam, to nie miałbym gdzie tego włożyć. Paliwo staniało trochę, 4,02, bo 3,87 to kosztuje z myjnią, nie? Pan sobie łysy starszy szedł i wymachiwał łapkami. Tutaj ile kosztuje? 3,84 ropa, a 4,07 no paliwo jest drogie. To nie Texas. Texas ma po 2 dolary 87 centów. Tutaj 4,02. Ja tankowałem za 4,15 u nas jest. Za 4,10 po zniżce. 4,10 dolary, w Teksasie 2,87. Pięknie, nie? Piękna różnica. Ja mówię, nagrywam codziennie filmy, rozumiecie? Codziennie mam materiał do złożenia, praktycznie godzinne filmy są codziennie. Wiecie, ile to jest obróbki, która przy tym, ile to jest gigabajtów na... O, a ten gdzie się stanął pan władza tutaj, tak? Zaszył się za słupkami. Kurna, ale te beczki porozstawiali. I ten. To by trzeba było mieć mega pojemny komputer, żeby to wszystko wciągnąć. A jeszcze jak przyjdziesz na przykład 360 kamerą, tam jest chyba 5-7 kura K. I wiecie, jak ja wrzucę ten materiał z 360, żeby go przerobić ładnie w komputerze, to by się zagotował i poszedłby z dymem jak baterie w Tesli. I kto by to ugasił? O, tu też jest na Tortonie 4,15. To tak samo jak u mnie. Też Torton i 4,15 kosztowało. O. Chce mi się dzisiaj jechać jak psu kija gryźć. No ale trudno. Ktoś musi kiełbasy zawieźć do Karoliny Północnej. Dzisiaj piękna pogoda, ładnie widać miasto. Noc jest czyściutka, bez żadnej mgiełki, bez... Kurna, milcz, kanalio. Oj. Jak ładnie się świeci. Piękne miasto, co? Piękne. Potężne i piękne. Moment, jeszcze tutaj będzie kawałek go widać. O, patrz na to, patrz teraz. Widzicie? Potęga, co? Tutaj jest waga stanowa, ona teraz jest zamknięta, nie? Ale za parę godzin ją otworzą. Tylko jadąc autostradą 65 od Chicago, jak się jedzie na południe, to można sobie tu w Indianie na tą wagę zjechać i sprawdzić sobie, czy jesteście dobrze ustawieni na kołach. To za darmo jest, nie? Są takie w niektórych miejscach wagi, że nie musisz jechać i płacić, bo ta waga na pewno jest, pokazuje bardzo dobrze. Można za darmo pojechać i przejechać i się upewnić, że wszystko jest ok, nie? To chyba właśnie haczak będę też robił, nie? Myślałem.
śliczne numerki wyskoczą. Cabrini Green.
bo osiedle, no ten oblak to też nie jest, że jeden blok, o blok jest, tylko tam jest właśnie też kompleks budynków takich mieszkalnych, gdzie na pewno za darmo mieszkają. Wcześniej było Cabrini Green. Cabrini Green to było takie niebezpieczne miejsce, że kiedyś kobieta wezwała pogotowie, przyjechało pogotowie, siedzieli gangusy na zewnątrz. No i ten, i się bali ci z ambulansu wyjść. No i kobieta się przekręciła, nie? I gdzieś tam była wielka afera, że jej nie pomogli tego, a oni po prostu się bali tam wstąpić. No bo tam było naprawdę sceny dantejskie, tam miasto wyłożyło kupę milionów, żeby jak klatki schodowe były połączone ze sobą tak na zewnątrz, to tam wstawiali kraty specjalne takie zabezpieczające, bo tam się wyrzucali normalnie przez okna, było widać wypalone ten mieszkania, paliły się, przebijali się przez ściany do siebie, no cuda tam się odbywały. No i Rysiek Daily zatwierdził, tak, to było za Ryśka jeszcze, powiedział, no to nie, to wysłać mi tam dźwigi, góra, kulę i zniszczyć, zrównać to z ziemią. Tak samo wielu teraz jeszcze już nie pamięta. Ja pamiętam jeszcze to lotnisko, ja jeszcze dokładnie pamiętam to takie małe lotnisko w centrum Chicago. Teraz tam jest Millennium Park. Jak idziecie do downtown, do Chicago, do centrum, tam jest taki park z taką sceną z łusek takich metalowych. Myśmy to robili właśnie, zakładaliśmy tą całą scenę. Tam było kiedyś lotnisko na awionetki, wiecie, te małe awionetki przylatywały, Cessny. Przeważnie to sobie lotnisko używali dzieciaki, góra milionerów tych chicagowskich, wiecie, biznesmeników, nie? I Rysiek się wkurzył, bo nikt nie chciał płacić podatków za to, a lotnisko pochłaniało duże kwoty pieniędzy, utrzymanie tego. No i była sobota rano, i wysłał chłop, kura, buldożery i normalnie taką literkę X zrobiły na pasie startowym. Przecięły, kura, ten pas startowy w literkę X i się skończyło latanie za darmochę. Ryszard Daley to był strasznie długo merem Chicago, ale to było miasto takie, wiecie, korupcja była duża, nie? Ale miasto było bezpieczne. Za jego czasów to były dobre czasy. Ja wspominam to miło. Odkąd przejęła władzę czarna noga, nie, jak ona miała, lekka noga. Stopa, lekka stopa, o. Czarna, lekka stopa, Lightfoot, Lori. I teraz następny Bambino jest. No to nie bardzo, jakoś mi to pasuje. Ten kura się pogubił, bał się, boi się chyba, że nie wie, czy ta ciężarówka tam co jedzie. A nie, on coś chciał zmienić pasa, tylko że po prawym jedzie ninja jakiś. Widzicie? Busiarz jakiś jedzie ninja i tyle. A to z wypożyczalni jest ten Backstruck. Do przeprowadzek głównie używany. Dobra, śledzik, a ty tym pick-upem co, też będziesz, kura, czajnikował się teraz? Ja pitole, no patrz jaki, kura, cymbał. No i teraz przyspieszysz, jak ja już zwolniłem? Nie interesuj się, bo ten co jedzie tą skrzynką, to on ma to w nosie, czy nawet będziesz musiał pokazać, czy nie. Ta osobówka, to razem z tym od tej skrzynki jadą, przeprowadzkę robią, nie? Z punktu A do punktu B. Zawsze jak jedzie taka skrzynka przeprowadzkowa, to wiadomo, że albo za nim, albo przed nim jedzie osobówka, albo żona, albo brat, albo ktoś, nie? No kurwa, kulaj się, chłopaku. No i jest, widać już. Indianapolis, stolica Indiany. Kiedyś tego nie można było tak zobaczyć z ciężarówki, no bo
przyspieszam, to ten pajac skóra w tym pick-upie teraz też przyspiesza wielce. Miałeś patrz, zobacz. Teraz wielce jedzie równo ze mną. A, ludzie mają pomysły. O. Widzicie, patrzcie ile dźwigów tu stoi w tym Indianapolis. Nie, wy tego możecie nie widzieć, sorry, ja wiem. Ciemność plus kura szyba jest obobana już robactwem, ale dużo tych tower crane stoi. Teraz ciekawostka jest taka. Musisz być engineering operator, nie? Z unijnym pracownikiem musisz być, żeby pracować, operować. Żeby operować takim dźwigiem. I teraz wejście na niego zajmuje długo, bo to trzeba dygać po drabinie. Nagle się obudziłeś, tak? Jednak będziesz jechał szybciej niż ja. Dobra. I co ciekawe, jest taki operator, na przykład jak przyjdzie do pracy i pada deszcz czy coś. Jak on dotknie tylko drabinki pierwszego stopnia, to jego dzień pracy już się zaczyna. Teraz dajmy na to, zaczyna wiać wiatr mocny lub padać deszcz i nie da się pracować w ten dzień, no to on i tak ma już zapłaconą całą dniówkę. On już ma całą dniówkę. Kurna, jakie potężne budynki budują. Co oni tu budują? Kurwa. Typa. Jakiś potężny kompleks tu powstaje. Coś gigantycznie wielkie. Ja jadę na Dayton i 70 na południe. Jak wyjeżdżałem z bazy, nie wiem, przez to może, że ta ciężarówka ma tyle siły w sobie, wydawało się mi tak, że ten ładunek jest całkiem lekki taki, wiecie, nie przypuszczałbym, że to jest skóra prawie 79 tysięcy funtów. Tak, ja wiem, pisaliście mi tam pod ostatnim filmem, no to dawno było, nie? Znaczy, ten, który pisaliście, to już był dawno. Ale pisaliście mi, że u was jest, ile wagi możecie przewozić, nie? Ja rozumiem, tam chyba 40 ton, czy 42 tony, czy tam nawet w Anglii 44. Zgadza się, tylko że ja już to też kiedyś mówiłem, nasze naczepy nie mają ramy. To jest podłoga i tylko poprzeczki poprzeczne są aluminiowe. Także ja, jak będę pamiętał, to pokażę wam dokładnie od spodu, jak wygląda naczepa. I dlaczego my nie możemy... Bo to by się złamało. Kostek zobaczył, że nadciągam, to już biedny bez kierunkowskazu wjechał przede mnie, wiecie? Jechał przed chwilą powoli. To nawet nie użył kierunkowskazu, żeby tylko kura wbić się na ten pas tą pieprzoną kaskadią. Masz, kierunkowskaz się używa, frajerze z Waszyngtonu. Jaki ty będziesz? Ty będziesz na 100% kura. I, no nie, no wytłumaczcie mi. No firankę zasłoniętą ma w nocy do połowy. Żeby nie było kura wrednej gęby widać, nie? Oni się wstydzą, kura, siebie sami się wstydzą. Dlatego zasłaniają firanki nawet w nocy. Żeby ich nie było widać. Też po prawej stronie kulfon taki. Jechał powoli przed chwilą, naprawdę powoli. Jechałem prawym pasem. Chcę go wyprzedzić. I przyspieszam. Nie powinienem, no ale przyspieszam, żeby go. To kulfon przyspiesza też. Co z tymi ludźmi jest? Dobra, wracamy na prawy zaraz, bo tylko frajerzy jeżdżą środkowym, jak jest prawy pusty, nie? Wjedziemy, bo zobaczymy, czy będzie jakieś miejsce, bo można już zrobić przerwę pół godziny. I na CBN ostatnio w telewizji mówili, znowuż pieprzą te durnoty, że jest
za mało kierowców ciężarówek, 70 tysięcy brakuje ciężarówek, żeby chyba im brakuje, kurwa, ale rozumu. Niech przyjadą wieczorem na track stopy zobaczyć, nie? Na parkingi, to się dowiedzą, ile brakuje kierowców. Zadupniki stoją i choćbyś, kurwa, znalazł jakąś rajkę, to zadupnik zastawi i tyle. A kto to jest zadupnik? O. Hebanowiec, a kto? At the end of the street, turn left. Miejsce tutaj. Tu jest? Beczka stoi. No kurwa, camping z budką se przyjechał pick-upem stanąć w rajkę. To jest wstyd, kurwa, i hańba. To będzie? Kurwa, nie, no to jest camping, też camper stoi. Dobra, dodatkowy parking w prawo, jadę, tam były miejsca, nie? When possible, make a U-turn. O, na pewno ten po lewej, co jest, to nawet tam nie wjeżdżam. To stoi, kurwa, taki, że zupa ogórkowa może nie smakować za bardzo koło niego. Tutaj jest coś, kurwa. A coś tu leży. Na parkingu nie będę po tym przejeżdżał. Ty, tutaj jest rajek od groma. I powiedzcie mi, popatrz, tyle miejsc tutaj jest, nie? I czemu oni na zadupiu stoją tak? Możecie mi to wytłumaczyć? Popatrzcie, ile tu jest miejscówek, a ci stoją na zadupiu tam. Teraz zauważyłem, że często kierowcy... O, widzicie, jak ta linia jest narysowana, nie? Końcowa. Dostajesz i tak, żeby dziób ci stanął prosto przy tym. I wiesz, że nie wystajesz do tyłu nic. Często się spotyka, a to kamienica ma silnik. Że jak stoją i piłują silnikiem, to otwierają maskę, żeby co, chłodził się lepiej? O, ja zegarek miałem wyłączyć, na ten dać. Off duty, nie sleeper bird, off duty, w rymarku wpisujemy break, save, go off duty. Idę se, kurwa, podgrzeję ogórkową, mam taką chęć na nią, że aż się w pale nie mieści. Później, że jak będę jechał, to się nie będę nigdzie zatrzymywał, tylko na kibel gdzieś. A tak, to sobie teraz zrobię przerwę i chapsnę sobie zupę ogórkową. Bo to już poranek, na śniadanie można powiedzieć. Nie, no musiałem nagrać, no muszę nagrać wam. Widzicie, zupka ogórkowa homemade by Beatka z wkładeczką, pokrojona kiełbaska polska. No normalnie palca se można oblizać. Albo nadgryźć, nadżreć. Wiem, że jak człowiek żre, to nie powinien gadać, nie? Ale... Zupka jest... Mówię wam, ratatujka. Ratatujka. Pod jednym z wcześniejszych filmów tam jeden z widzów zapytał się, czemu mówisz pojedynczej osobie do kamery.
Nie wiem, tak się przyjęło, bo traktuję was wszystkich jak kolegów, nie? I nie będę mówił, jak jesteś z kumplem, rozmawiasz, nie? Rozmawiasz z kolegą, to nie będziesz mówił, zobaczcie, czy zobacz na to, albo ty patrz na to, się mówi, nie? Tak po swojsku, nie? Tak pojedynczo. Dlatego może właśnie, że traktuję was jako kolegów takich, każdego z osobna, jak swojego własnego kolegę, to mówię w pojedynczej osobie. Najlepsza z tej całej imprezy to jest zupa ogórkowa, mówię wam, i z kiełbaską. Podgrzana na cieplutko. Nie wiem, moim zdaniem to ten homar, którego jadłem w Berlinie, który to był 89, 90, nie pamiętam. To taki pikuś jest przy tej zupce. Ta zupka to tego homara przebija. No. Rewelacja. Masz tutaj, żono, kura, takiego plusa za tą zupkę, że... Stary, to lepsze jak pizza w Romie. No to... To się popisałem teraz. Ach, ale to tak często bywa, nie? Opierniczysz jakiś koryto, na bandziole się zrobi obciążenie i kurde, mnie przycisło trochę na komara. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czyli jestem najedzony i wyspany. Dwa w jednym. No tam jest kilka rajek już wolnych, to o czym mówię. Wcześniej mówiłem. Ale ci, co wąchają bąki, o tych, czyli kura dupowąchacze, zastawiają tamte rajki. To są tacy, że za daleko im tutaj było przyjechać, dostanęli sobie tam, nie? I wąchają dupy innych. Brudne dupska wąchają i wciągają. Kurczę, nawet nie wiedziałem, że tu jest taka duża resaera, nie? Reserie, kura, pierwsza klasa. Cichaj, Marcinek, cichaj. Piska mnie to. A na sikorze już jest, która? Haha, 6:38. Wstajemy, łobuzy, wstajemy, jedziemy. Trzeba zapychać drogi. Utrudniać życie śledzikom, nie? No dobra, nieważne. Tu będzie na pewno wyjazd. Bo trzeba zobaczyć, czy zadupniki stoją. Turn left. Dobra. A jakby mnie zatrzymał policjant, to powiem, panie, to ta pinda mnie tu kazała. Widzicie? Ten to już całkiem frajer stanął, jak się patrzy. Ajajajajajajaj. Dobra. O, tu jest rajeczka, ładnie było ją widać, a nie stał pan tyją. Tu były dwie, teraz pomiędzy nimi były dwie. Tu by wjechał już za Butlerem. Ale tu pisze 2,5 na tydzień. Stary, 2,5 po wszystkich, kura, odciągach, nie? No to masz 10, kura, koła na miesiąc. 10 koła. Ale kto jedzie? Igo, Werner, Schneider, Swift, Extera, Triliner. To są, kurcze, duże
duże kampanie przewozowe. O, pan ze śmieciami idzie, trzeba mu ustąpić drogę, bo to jest człowiek, który trzyma porządek na tym parkingu. Good morning. To mi się podoba, widzicie? Nie ważne, że pan Kunta Kinta, ale pracuje fizycznie i zarabia w ten sposób pieniążki. Szacunek mu się należy. Każdemu, kto pracuje, należy się szacunek. I nieważne, czy to będzie nowojorski zamiatacz ulic, czy chicagowski, kurde, śmieciarz. Każdy, kto pracuje, zasługuje na szacun. Dobra, śledzie, kurna, ile was tam jedzie? Ole, tu długa rozpędowa jest. Ja już dałem dawno ostrzeżenie, że nadchodzę. There know I'm coming. I know I'm coming. Everybody knows I'm coming on this line. No, już teraz jadę normalnie. Ty no kurde, posłuchaj. Wiesz jak jest, nie? Wrzucisz kurat coś do bandzioła, opadnie, powieka nagle robi się ciężka. No i co zrobisz? Ha, chłopie, łóżko masz zaraz za sobą, nie? Daleko nie trzeba wędrować, tylko smykasz na plecy. Nie przejmuję się tym w ogóle. Spójrzcie, jaki piękny poranek. Pięknie mgła się unosi. Tutaj widzicie, słońca jeszcze nie ma na horyzoncie, choć za chwileczkę wyjdzie. A my tłuczemy po Indianie. Drodzy, a co tu oznacza to na lusterkach? Jak myślicie, kto jest kierowcą tej ciężarówki? Pytanie do wszystkich, bo wygląda mi na turbana rasowego z tymi firankami jak kurna cygański tabór na szybie. Ale ta autostrada, kurczę, czy to będzie 65 czy 70 w Indianie, to jest jakaś porażka. Normalnie tutaj tak się tłucze kręgosłup na tych autostradach w Indianie, że to jest nie do opisania. No ty patera. Widziałeś, jak zebra wygląda ta autostrada, nie? Oho, dzwoni Mariusz. Złota księżniczka, kurna, obudziła się. Sorry, muszę odebrać. No moi drodzy, waga stanowa otwarta. Ja jestem idealnie ustawiony na koła, chociaż waga ciężka, ale dostałem zielone światełko. I witam was przy wschodzie słońca w tym Ohio. Welcome to Ohio. Także jedziemy przez Ohio i teraz już jest tak. Sami spójrzcie na drogę. Tyle razy wam mówiłem, że w tej Indianie to idzie urwać zawieszenie. Wjeżdżasz do Ohio i szyba. Normalnie przyspieszenie robisz do 170, to jest 110, 115, coś koło tego. I jaka gładka autostrada, jaka zmiana następuje tylko przejazdu przez szlaban granicy, przez szlaban stanowy. Sami możecie to zauważyć na trzęsącej się kamerze, na nie trzęsącej się. O. No dobra, teraz kolejne pytanie. Odpowiedzieliście mi, dzięki za ciąganie, że tylko można mieć zaczepione coś homologowanego na haku. A na przykład na busie można tak sprzęt wozić jak tutaj. Ja też tak jeździłem. Też tak miałem brejka do blachy, do gięcia blachy zawieszonego na boku. Drabiny, słupy, wszystko na dachu. W moim wenie było też tak na początku, jak robiłem swoją kontraktorkę. Czy tak można wozić sprzęt w Europie, w Polsce? Powkładać na bagażnik do góry i przewozić? Jedzie Yamaha i nie wie, co ma robić. Yamaha albo Honda, coś z tych dwóch rzeczy. A tu Helwig Holstein, proszę państwa. Helwig Holstein. Jest poniedziałek rano. Trzeba się spodziewać. O, z Teksasu Helwig Holstein. Trzeba się spodziewać natężenia ruchu dość sporego. No ale nie ma dzisiaj już nerwówki. Spokojnie, ale rozmawiałem z Mańkiem, bo słyszeliście, zadzwonił kolega. On nie wiem, coś koło 15-19 lat śmiga tirem w Europie. I tak gadaliśmy, ja mówię do niego, kurwa, powiedz mi kolego, jak ucieka ci czas?
To ja mówię, Rafciu, wszyscy kurwa się denerwują, wszyscy mają takie momenty, że lecą takie słowa niecenzuralne, że się w pale nie mieści. To nie tylko ja. Więc sorry, na ostatnich filmach, jak była lekko słowiańska wkurzanica, taka nowa zupa, wkurzanica, nie? Więc to jest życie kierowcy. Nie ma co takich rzeczy ukrywać, bo to jest nam przypisane codziennie. Ja tak sobie myślę teraz na przykład, bo w Polsce wchodzi dużo właśnie z angielskiego powiedzonek, nie? Żeby wymawiać coś po angielsku. Spróbujcie mówić na przykład od następnego razu, jak na kogoś się denerwujesz i tam mówisz, ty, jak ci zara palnę z otwartej, to wylądujesz na ojomie, nie? No ojom, ojom, no wiadomo, ojom. Ale mówcie następnym razem, ty patrz jak puszka poszedł, bo na nich się mówi ken, nie? Kena, ken, czyli puszka, tak jak po coli czy po czymś, to na takie cysterny mówią tu w Ameryce, nazywają keny. Keną jedzie, puszką. To następnym razem jak będziecie chcieli komuś powiedzieć, ty jak ci zaraz kura liścia wypłacę, to na IR, na IR-ze wylądujesz, na IR trafisz, nie? IR, ER, IR, czyli emergency room. U nas ojom, tak, ojom to jest właśnie emergency room. To jak będziecie mówić, to kurwa stary, jak będziesz tak pyskował, to zaraz na IR wylądujesz. Na IR-ze, nie? Zamiast na ojomie. I będzie zdziwienie, o co ci chodzi? A tu typa, drabiniasty jak poszedł lewym, o skubany. No ja nie mam jak. Gdyż ciężko, to nie wolno mi jechać po lewym. Kurde. Dawaj smerfu, kurde. Coś mi tu puchnie pod nogą, no ale waga robi swoje, nie? Zaraz jak pod tą górkę się nie rozbujam, to trzeba będzie spadać na prawy. Bo będę ten, co hamuje ruch, nie? Ale nie widzę na szczęście żadnej ciężarówki, która by szła prawym szybciej ode mnie. I żadnej nie ma za mną. Ja tu nadżerka jedzie, widzisz na nadkolu nadżerkę? No teraz dobrze widać, tylne nadkole. Błotnik tylny, jaka nadżerka. O, ja tu muszę zmienić pasa, bo zaraz będę zjeżdżał na prawo. Tu Kostek, jaki ma super turbo ładunek. Paletkę, że se na rękach ją można wsadzić. A tu koreczek i to intensywny w Dayton, Ohio. Tu trzeba zaraz zjechać za 3,5 mili, za rzeką, na stanówkę 35 i na Ksenię. Księżniczka Ksenia, tak? Ksena, Ksenia, jakoś tak. Tu jedzie, kurde, Torn, co wygląda jak ziemia na Śląsku. Przed chwilą, kurwa, jechał po moim pasie, a tu były takie barierki blisko. Mówię, no kurwa, zepcha mnie, kurwa, Torny. Zepcha mnie jak nic. Zacząłem naparzać z trąby powietrznej i chyba odłożył telefon, wiecie? A teraz się wstydzi koło mnie jechać i został z tyłu. Bo wie, że jest jako niszczyciel USS Penski. USS Penski. Nie penis, tylko Penski. O, jest rzeka, to jest Dayton po prawej, miasteczko. I my zaraz na Ksenię odbijamy. Pęcki jak z tyłu został, kura. Bo wie, że mam kamery w lusterkach, kura. Widział, że mam kamery, to boi się atakować już. Dobra. Nie ma co rozpaczać nad rozlanym mlekiem. Trzeba uważać. Tu jest, kura, construction, nie? I dlatego. Widzisz, koparką se tutaj dłubię. Pieniądza zarabia i tyle. Ole, tłuczek do betonu był, widzieliście przed nim? Takie łapy, tu, ten, kikuty waliły hydrauliczne, beton i go kruszyły. Jak tam fontanna jakaś wali w powietrze wodą, widzicie to? Jak z
sumie Al Bundy'ch, nie? Co Bundy byli? Tylko, że ta fontanna to jest w Chicago taka niebudna. To se tu chyba kopie zrobili, tam, to fontanny są tam. Ale to na rzece, z rzeki podawali. Okej, spokojnie. Damy radę, nie? Pomału. Tu jak w Teksasie. O! Kaskadie nie. Mariusz mi mówił. Nie Kaskadie. Kaskadie to są Freelinery. Kurra, mówił mi nazwę, jak to po polsku powiedzieć. Za moich czasów tego nie było. Estakady, coś takiego. Eskatady, coś w tym stylu. Te eskapada, tak jak kura, wiecie. No,